Cześć. Dzisiaj troszkę temat wykończeniowy już, także zajmiemy się powieszeniem karnisza narożnego. Niby nie jest to nic trudnego, ale jedna trudność w tym karniszu jest taka, że przy tego typu firankach, czyli firankach naciąganych na drążek, jak zrobić to w ten sposób, żeby tu na rogu nie było widać tego łączenia, czyli żeby firanki się schodziły do narożnika. Nie będę Wam tutaj dużo opowiadał. Zobaczcie sami. Więc tak wygląda sytuacja z karniszem narożnym, czyli będziemy mieć coś takiego. Jak teraz to wymierzyć, żeby to miało ręce i nogi? Jak widzicie, ja tutaj przyłożyłem kątownik. Już mniejsza z tym, czy one są w kącie prostym w tej chwili, czy nie, bo to nie o to chodzi. Tylko teraz, tutaj macie, jeżeli tu się styka i tu, no to tu nam wychodzi tak jakby na razie wynikowo też gdzieś dotyka. Możliwe, że ten już by nie dotknął, gdyby miał dłuższy kątownik, ale to nie w tym jest teraz rzecz. Teraz potrzebuję miarkę, bo tutaj będą firanki tunelowe. Co to znaczy? Znaczy, że ona będzie się nasuwała. Wewnątrz firanki jest tak jakby pętelka, no i karnisz wchodzi do środka. No i jeżeli dalibyśmy tutaj uchwyt, to firanka nie dojdzie dalej. Dojdzie tylko do uchwytu. Czyli będziemy mieć to tę firankę, drugą gdzieś tutaj, po środku zostanie dziura. Tak na tym oknie chcemy akurat, żeby to było do końca i zaczyna się druga firanka i do końca. Więc w tym momencie chodzi o to, żeby te dwa uchwyty były jak najbliżej siebie. Mniej więcej coś jak takiego jak tutaj, w takim układzie. Oczywiście może bez przesady, zostawimy jakiś luz między nimi. Coś takiego. No i teraz, tak jak widzicie, tutaj mamy tak, tak i tu się styka. Więc teoretycznie powinniśmy tylko zmierzyć tu do ściany, ile jest i do osi tego i powinno być ok. Ale problem jest tego typu, że jeżeli są założone te krążki, to one są pochylone. Gdzie? One będą pochylone, tego może nie widać na tym, ale są pochylone, więc to nie jest tak naprawdę początek tego uchwytu, bo dopiero teraz, kiedy ja usunę te krążki, słuchajcie, bo aparat coś nie chce stać, sam, niestety, teraz dojadę moim kątownikiem tutaj. O. To teraz mogę mierzyć. Tak widzicie? To teraz mogę mierzyć, ile jest do osi plus grubość tego elementu. Czyli tutaj chcę, żeby karnisz był, mocowanie karnisza było na tych 14 i ile ma to? Wiem, jak mi się uda jedną ręką zmierzyć to. Dobra, muszę na tym. No, 6 mm. Tutaj zaprzyłem 6 mm. Zmieści się to dokładnie, zaraz to też zmierzę dokładnie jeszcze. Czyli od ściany, czyli od tej ściany, zaraz sobie rzucę tutaj poziom laserem, od tej ściany odmierzam 14,6 mm i to jest oś tego uchwytu, tak? Czyli mniej więcej, zobaczcie, jest 14, tak? Już zakładam 13,5, no 13,7, 13,8. I zakładam 14, już niech się trochę rozjadą nawet, bo tu już się stykają w samym rogu, więc niech się troszkę rozjadą. O, tak, tak, czyli jest 14 i dodaję sobie grubość tego elementu i to jest odległość osi tego uchwytu od ściany tej
I to samo będzie pewnie tutaj, czyli oś i 14. Czyli dokładnie taka sama sytuacja. Czyli tyle musimy sobie odmierzyć od jednej ściany i od drugiej ściany, żeby nam wyszło. Drugi oczywiście robicie wynikowo, czyli musicie znać już długość firanki, czyli mierzycie od tego, zostawiacie tam centymetr luzu i mierzycie całą firankę i możecie zamontować zaraz uchwyt lub dać sobie kawałek dalej. Nawet to nie będzie przeszkadzało. Rurkę tą muszę skrócić, bo ona jest za długa. Ta jest za krótka. W każdym razie opię są do skrócenia. Przycinam na wymiar, czyli już wiem, że to będzie 14 coś odsunięte. I teraz muszę wiedzieć, ile ma firanka. Firanka plus luz, mocowanie plus 5 cm na końcówkę. Tak? Plus 5 cm na tą końcóweczkę trzeba doliczyć. Czyli firanka, luz, mocowanie. No i teraz albo jeszcze luz i 5 cm, albo od razu 5 cm. Lepiej zostawić sobie luz. Z 2 cm jeszcze. Docinam i montujemy. Ja sobie już tutaj rzuciłem laser do poziomu i teraz tutaj mam narysowaną kreskę. Poziomicą sobie przyłożyłem do krawędzi okna. 10 cm od okna. Tam mam rozmierzone po te 14, dokładnie i 8 mi wyszło, bo 8 ma ta blenda, więc po 14 i 8. No i tutaj też 10 cm od krawędzi okna. Teraz biorę ten element, który jest do mocowania karniszy. Odkręciłem sobie i chodzę po prostu dalej przy włączonym laserze, zaznaczam sobie już dziurki do wiercenia. Zaznaczę sobie wszystkie, bo tu mam trochę tych wierceń. Zaznaczę sobie wszystkie i będę wiercił już masówkę. Wszystkie otwory są już zakołkowane. Zostało teraz tylko kręcić te blaszki. Ja na razie nie wyłączam lasera, dlatego że podczas przykręcania też macie jakąś możliwość jeszcze delikatną poprawy i wtedy będę sobie już poprawiał przy dokręcaniu. Także przykręcam na razie same złote blaszki. Haki zamocowane. Teraz muszę tylko założyć rurki i odmierzyć sobie, ile obciąć. Już na gotowo. Tutaj już założone. I tam też już jest gotowe. No i karnisz zamontowany. Tutaj widzicie firanka powieszona. To tyle. Dzięki za oglądanie. Dajcie lajka, subskrybujcie kanał. Cześć!